będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym rozważaniu połączonym z piosenką zatytułowanym Na strunach życia. W tej scenerii groty świętego Hieronima w Betlejem chciałbym odnieść się do Ewangelii świętego Łukasza, który opowiada o dwóch uczniach idących do Emaus. Bardzo ciekawy temat, uwzględniający dzisiejszy stan naszych odczuć, stan naszego życia w czasie nawet epidemii. Przychodzi mi na myśl jedno słowo w kontekście tej Ewangelii, mianowicie słowo rozżalenie, może trochę uzupełnione słowem rozczarowanie. Cóż mówili ludzie? Takie święta, bez koszyczka, święconki, wielu innych tradycyjnych elementów. Nie tak. Kościoły puste, wszelkie ograniczenia, przede wszystkim bezpieczeństwo. Niektórzy się czują przez to urażeni, tym, że wyobrażali sobie to wszystko inaczej, a ktoś nie spełnił ich oczekiwań. Jesteśmy pokrzywdzeni. Ot, po prostu nowa historia, nowy czas. Nie tak. Myśmy się spodziewali zupełnie czegoś innego. Słowa uczniów z Ewangelii, a myśmy się spodziewali. Rozczarowanie, które towarzyszy nam w codzienności życia, dotyczy nawet tego bardzo szerokiego kontekstu. Codzienności naszej. Rozczarowaliśmy się współmałżonkiem, dziećmi, przyjaciółmi, bliskimi nam osobami, księżmi, hierarchią, wspólnotą, liderami, politykami i tak dalej, i tak dalej. I tę listę można uzupełnić o kolejne osobiste i społeczne doświadczenia. Warto zobaczyć również emocje, które są i zachodzą tutaj w tej Ewangelii. Widzimy uczniów, którzy nie tak normalnie rozmawiają ze sobą. To nie są przypadkowi uczniowie. To dwaj wykształceni mężczyźni, którzy przeszli przez szkołę Jezusa, doświadczyli bliskości Pana, byli świadkami Jego cudów, nauczania i teraz jakby chcąc zapomnieć o miejscach, które kojarzą im się z przegraną ich mistrza, uchodzą z Jerozolimy. W drodze rozprawiają ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. W oryginale greckim stan jest wyrażony jeszcze dramatycznie. Nie tylko rozmawiają ze sobą, co kłócą się, dyskutowali namiętnie. Tak więc jest w nich nie tylko rozczarowanie, ale żal, zranienie, być może i pretensje. Czy jest na to lekarstwo? Uczniowie mieli szczęście, spotykając zmartwychwstałego Jezusa, który rozświetlił mrok ich serc. Jezus nie zostawia swoich uczniów, szuka ich, idzie z nimi. Sam przyłączył się do nich i słucha. Najpierw słucha, a później reaguje. Jak reaguje? O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do chwały i zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykłada im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Jezus mówi do nich, robi im wykład od samego początku. Jeszcze raz, słuchajcie Słowa Bożego. Tam jest wszystko wyjaśnione. Słowo, które zmienia nasze myśli, nasze nastawienie, naszą wiedzę, naszą mądrość. Słowo, które nadaje sens naszemu życiu. Chrystus, który nadaje sens naszemu życiu. To ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ale czy my dajemy pouczyć się Jezusowi? Czy my Go rozpoznajemy? O nierozumni. Czy też próbujemy budować wiarę na naszą ludzką miarę, przykrojoną do naszych upodobań, sympatii, do naszych przyzwyczajeń, w końcu do naszego rozumienia świata? A gdzie my szukamy światła dla naszych rozczarowań? Jak my reagujemy? Czy staniemy się lepsi, czy gorsi po tym wszystkim? Henry Nguyen pisał tak.
Rozżalenie jest jedną z najbardziej niszczących sił w naszym życiu. Rozżalenie tak dalece może stać się sposobem życia, że przenika nasze serca i nasze uczynki, a my nie zdajemy sobie już z tego sprawy. Może do czegoś to jest potrzebne. Moi drodzy, rozpoznać Chrystusa. Kto zna Chrystusa, umie czytać Pismo Święte. Ono mówi o Nim. Czytanie Pisma Świętego jest ważne, skoro Jezus zmartwychwstały uczy uczniów w drodze do Emaus. On wykłada im te wszystkie słowa. Tam znajdziecie rozwiązanie waszych problemów. Jezus posługuje się słowami Biblii i będzie to czynił do końca świata. Umiłowanie czytania Pisma Świętego jest znakiem mądrości człowieka. Co jest ważnym wymiarem takiej lektury? Jest nim pragnienie coraz doskonalszego poznawania Boga i Jezusa, a także aktualność. Bóg bowiem mówi o wydarzeniach, w których uczestniczymy. To one zmuszają do stawiania pytań i szukania ich na nie odpowiedzi. Kto stawia pytania, już wędruje we właściwym kierunku, ale muszą to być pytania dotyczące jego osobistego życia, jego decyzji. Czytanie Pisma Świętego winno być zawsze połączone z szukaniem w nim odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Trzeba jednak coś zmienić. Co dalej? Czy wystarczy nam cierpliwości, rozsądku, ducha, solidarności, wzajemnej współpracy z Bogiem i z ludźmi? Potrzebujemy pokoju, który przynosi zmartwychwstały Chrystus. Jesteśmy dziś pozamykani, ale On może pokonać zamknięte drzwi. To do Niego mamy się zwrócić. Poznali Go po łamaniu chleba. Na dzień dzisiejszy, tak na nowy, dobry początek, zacznijmy czytać Pismo Święte. Wtedy zrozumiemy, że Pan Bóg wszystko może. To On jest Panem nieba i ziemi. Trudne to doświadczenie, ale na pewno uczy wielkiej pokory, miłości i ufności Panu Bogu. Nie wpatrujmy się nieustannie w prognozy i sondaże, ale powróćmy do Tego, który przekracza granice natury, który naprawdę może wszystko. Powróćmy do źródeł wody życia, jak apostołowie, z powrotem do Wieczernika. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? I teraz na koniec piosenka. Kiedyś napisałem piosenkę Droga do Emaus, która jest na płycie Dziękuję Ci Panie za. Będąc w Ziemi Świętej, nakręciłem również parę obrazów do tej piosenki. Niech te słowa pomogą nam w naszym przemyśleniu, rozpoznaniu Chrystusa i w Nim przede wszystkim szukania rozwiązania problemów naszego życia. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę przejść tę drogę do Emaus, jak doświadczenie codzienności. Myślałem przecież, że będzie inaczej. Myślałem, że sobie poradzę w złości. Uciekam, a chciałem najlepiej. Czegoś nie zrozumiałem i to wszystko szło tak dobrze. Coś się stało, znowu nic nie wiedziałem. Zostałem na tej drodze do Emaus, na drodze do mojej wygody, na drodze świętego spokoju. Nikt nie rzuca mi żadnej głody. Na tej mojej drodze do Emaus spokój mój jest pozorny. Coś mówi do mnie, to sumienie. Ja staram się być bardzo odporny. Dopiero gdy Pana usłyszałem,
wędrowca, który był ze mną w drodze. Coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło, gdy chlebem dzielił się przy stole. W tej drodze doszło zrozumienie, sens życia i powołania. Ze słowa zrodziła się nadzieja, bo ty przecież znałeś mnie u zarania.